Zespół TSA, utwór 51, wspaniały kawałek, polska kapela, coś rewelacyjnego, uwaga. Właściwie to idzie prawie cały czas tak samo. Oczywiście zmienia się motyw, jednak to jest taki najbardziej popularny, najbardziej, no, intro od razu, czyli od razu pierwsza rzecz, co wpada w ucho. Jak tutaj to leci? To po prostu strój standardowy. Zaczynamy w ogóle od takiego motywu, że mamy po prostu cały czas, cała ta konstrukcja polega na tym, że używamy strun 5 i 4. Próg najpierw 7-9, później 5-7, 3-5. Tylko używamy jeszcze pustej struny tu. Pustej struny E przy tym pierwszym power chordzie, ponieważ tutaj pod tym palcem jest dźwięk E. I tej struny też jest E. Później natomiast jest 5-7 i pusta struna druga i trzecia. Czyli mamy tak 7-9, 5-7, 3-5, 5-7 i z powrotem 5-7-9, 5-7, 3-5, 5-7. Czyli od 7, 5, 3, 5. 7, 5, 3, 5. 7, 5, 3, 5. I tu właśnie, tu jest też istotne to, żeby na tyle palce sobie trzymać, żeby nie uderzały gdzie indziej, bo tutaj widać było, gdzieś czasem coś przytegowało. Tylko tak, teraz można powiedzieć, aha, on coś tutaj w prawej ręce coś robi, coś kuźwa niebezpiecznego robi, ponieważ nie mogę się połapać, o co tutaj w tym chodzi. To jest technika fingerstyle, troszeczkę można powiedzieć taka technika też arpeggio, czyli po prostu rozkładamy pewien akord na poszczególne elementy, nie uderzamy ich. Tylko w formie arpeggio. Specyficzny powrót, bo jak gram na początku, gram po prostu numery strun. 6, 5, 4, 3, 2. Tutaj się nic nie dzieje, po prostu gram najgrubszą, czyli 6, 5, 4, 3. I tutaj się nic nie dzieje, tak samo tu. Czyli gram 5 strunę, 4, 3, 2. Tak samo tu. Problem się robi tutaj w samej końcówce. to ja trochę wprowadziłem w błąd, bo z zamyślenia, że po prostu jak uderzamy, przejeżdżamy w dół od 5, 4, 3 i później się wracamy do wcześniejszej, czyli na przykład jak mam tu, nie wiem czy to widać tutaj na palcach, bo obserwujcie prędzej prawą rękę. Muszę się tak umiejscowić. Takie to jest ruch. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie jasne. Jeśli coś jest niejasne, to oczywiście piszcie w komentarzach, to ja sobie tam to spróbuję, albo nagram na nowo ten filmik z pokazaniem tego, jak to dokładniej zagrać. Piszcie właśnie komentarze, zasubskrybujcie kanał jak najbardziej. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.